strony FRL, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Moi kochani, dzisiaj zagramy w bardzo satysfakcjonującą grę, która nazywa się Teardown. Gra polega na tym, że rozwalamy wszystko, co napotkamy na swojej drodze. Możemy to podpalać, wysadzać, używać jakichś dziwnych laserów, co tylko chcemy. I w dzisiejszym odcinku naszym obiektem, na którym będziemy się mścili, jest laleczka ze Squid Game. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, oto ustalam taki próg 5000 łapek w górę i następny odcinek wleci nawet jeszcze w tym tygodniu. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij strzelić subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. No a jeżeli szukasz jakichś ciekawych koszulek oraz bluz do szkoły, no to zapraszam wszystkich na pixieshop.pl. Tam znajdziecie z pewnością coś dla siebie. Dobrze, moi kochani, lecimy z grą Teardown. Ta gra jest oczywiście płatna, kosztuje około chyba 80 zł na Steamie. Kupiłem ją, o kurczę, z pół roku temu. Miałem dla was coś nagrać, ale niestety mi się nie udało, bo zabrakło mi czasu, później troszeczkę zrezygnowałem, ale w końcu zaczynamy przygodę z Teardown. Mody można też pobrać na Steamie. Ja sobie pobrałem kilka ciekawych broni oraz kilka ciekawych mapek tematycznych nawiązujących do gry Squid Game, więc moi kochani, zagrajmy sobie w Squid Game w Teardown. Oczywiście wybieramy sobie na początku pierwszą mapę, która nazywa się zielone światło, czerwone światło, czyli raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. I mamy przed nami tą tępą laleczkę, która chce zabić nas wzrokiem. Idę. O kurde, łeb jej się obrócił. Haha, jestem najlepszy. A! Albo i nie. Dobra. Nie będziesz teraz taka cwana, ponieważ moja kochana, ja mam tutaj kilka ciekawych rzeczy, na przykład gaśnicę, które nie będę używał. Mam jeszcze jakiś spray, którym mogę, namalować. Nie wiem, coś takiego. I też mam na przykład Distrupor. Łeb je rozwaliłem, widzicie to? OMG, ale ma to rozmach. Dobra, teraz może mi skoczyć, bo... Co jest? Przecież ona powinna paść. Dobra, postarajmy się podejść bliżej. Okej, łeb się obrócił. Patrzcie. Obraca jej się głowa i wow! Gdzie ona poleciała? Aha. Ta broń jest przekozacka i nie mogę nic więcej podnieść. Co mam jeszcze takiego ciekawego? To jest dobre. To jest Railgun z Quake'a 2. Aha, za szybko zrobiłem krok do przodu. Przetestujmy sobie jeszcze inne bronie. Mamy Tornado Gun, Light Katana. Wow, to jest dobre. Chciałem ją pokroić, jak podejdę bliżej. Minigun. Nie no, Teardown jest totalnym szefem. Jakim cudem ta głowa się jeszcze trzyma? Dobra. Podejdźmy do niej teraz na pewno bliżej, ale zrobimy to w jakiś fajny sposób. Młot Tora. Ale rozwaliło czosnek. Patrzcie, latam! BUM! Nie zdążyła nawet mi nic zrobić. Ja pierdzielę, ale rzeźnia. W Squid Game czegoś takiego nie było. Ale spójrzcie, tylko mogę chmury te rozwalać. Czy mogę wylecieć stąd? To jest! Zabiła mnie? Jakim cudem? Dobra, rozwalona z bazuki. Nie, no to jest bez sensu, że ona nie ginie. Dobra, moi drodzy. Mam jeszcze jeden pomysł tylko. Postaramy się przejść to jak najszybciej. Co jest? Wypadam za mapę. Wypadłem za P. Czy ciekawa mapa? No nawet fajna. Mam coś takiego jak Tornado Gun. Uwaga! BUM! Wow! Mnie też wciąga! Ja wiem, ale masz mnie nie wciągać! Ale głupie to jest! Zostaw mnie, no turniu! Jak to znaczy, czy tą laleczkę tempo mi wciągło? Dobra, to może stąd zobaczę. No i co? Nic się z nią nie dzieje? Dlaczego? A, dobra. Trzeba ją troszeczkę rozwalić, że zaczął coś się dziać. Dobra, patrzcie, wciągają. Dobra, sprawdźmy inną mapę. A wy dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba ta mapa. Kolejna mapka to Squid Doll. Gdzie ona jest? Aha! Wow! No, to jest pokczampik. Spójrzcie na tą, ta to jest przepotężna. Wow! Uwaga, rzucamy ją w głowę. Woo! Dziurkę zrobiłem w bani. A jakbym jej przywalił z pioruna? O kurde, czacha dymi, jeszcze raz. Przetniemy ją w pół. Ta gra jest satysfakcjonująca, powiedzcie, że nie. Popsuła się. Co jest? Czemu te nogi nie chcą pęknąć? Halo? No teraz się powinna cała posypać. Dobra, leci. Leci noga. Druga. Nie, no to jest coś pięknego. Mi się wydaje, że jak jeszcze nie stawiłeś łapeczki w górę, to koniecznie zostaw łapkę w górę, jak też kolejny odcinek z gry Teardown. Bo takich mapek jest sporo, a ja tutaj taką rozpierduchę lubię. Dobra, zróbmy resecik szybki, rozwalmy ją w jakiś inny sposób. Podlećmy sobie do góry naszym Mjolnirem. Gdzie byśmy jej wlecieli? Myślę, że byśmy jej wlecieli do głowy. Podlećmy sobie do góry. O. Dobra, spokojnie. Nastukajmy jej do tej bani pustej trochę. Zobaczymy, czy ktoś tam siedzi. Dobra, to nic nie robi. Dobra, wbijamy jej do bani. Może młotkiem, młoteczkiem, tak jest. Pyk, 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 pyk. I gdzie jest jej twarz? Okej. No, rozwal. Nie chcesz się rozwalić? To ja ci pomogę. No i ładnie. Jesteśmy teraz prawdopodobnie w jej głowie. Tak, znaczy głowa się już niestety skończyła. Zróbmy teraz rozpierduchę przy pomocy tornada. Wow! Spójrzcie, co się z nią wydarzyło. Ej, rozwalmy ją jeszcze raz, tylko jak jest calutka, nowiutka. Dobra, moja kochana, skończyły się już głupie przyśpiewki i męczenie ludzi. Uwaga, wysyłam cię w powietrze. Lecisz. Co jest? Taka jesteś cwana? Oto zobaczymy, czy przeżyjesz to. Uwaga. Pyk z bazuki w nogę. Wow! Aż mi grę zlagowało! Ale dymy, widzowie, spójrzcie na to. Co tutaj się dzieje? Rozwaliło ją na części wtórne. No i pięknie. Nie no, nie gadaj, że twarz została. Ja ci dam. Wypadł mnie z tym. Bazuczka, jazda. Reloading. Pek, pek. Jakim cudem to jeszcze się trzyma? Railgun nie pomaga? To też nie pomaga? No to żegnaj. Woohoo! Poszła! Na razie. No i to mi się podoba. Zarąbista jest ta gra. Jaram się w opór. Psychic Gun. Złapmy ją całą. Okej. Podrzućmy trochę do góry. Czekaj. Wracaj. Łap ją! No łap ją! Za daleko jest. Wróć tutaj. Zróbmy to tak. Ja chciałem ją podrzucić lekko, tylko. Opuszczam. Połamały jej się nogi. Dobra. Czy walnie w glebę? Walnie w glebę. Walnie, chodź tu. No chodź tu! Rozwal się, gdzie ona poleciała. Słuchaj mnie, moja kochana, ty już wyrządziłaś za dużo krzywdy innym ludziom, więc ja teraz ukaram cię. Uwaga, więc poprosiłbym tak. Na początku może odetnę ci rączkę. Bo potrzebuję kawałek twojej ręki. O, dziękuję. Teraz sama własną ręką się ukarasz. Podrzućmy to trochę, złapmy. Okej, i BUM! Co? Twarda sztuka! Opuścimy jej może na głowę. Uwaga, leci ręka. BUM! Dobra. O! Proszę. Gdzie z tą nogą? Wypadł mi stąd! Dobra. W miarę się udało. Ale czekajcie, jeszcze możemy je troszeczkę mordeczkę skapiszonować. Tor. No. Nara. Ale dymy. Ja dziękuję. I co? Nie mówiłem, że gra jest bardzo satysfakcjonująca? Więc jeżeli chcecie kolejny odcinek, to zostawcie 5000 łapek w górę, a ja specjalnie go dla was nagram. Zapraszam jeszcze wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.